Witam Państwa. Proszę Państwa, jestem drugi raz w takiej sytuacji, że ta sytuacja jednoczy całą opozycję. Raz jak Konrada Fiołka żeśmy wspierali na prezydenta Rzeszowa, a teraz jak broniły wolnych mediów. Nawet na opozycji żeśmy się dzisiaj wszyscy poznali i jesteśmy z tego zadowoleni. Proszę Państwa, chciałem Wam powiedzieć, że... Chyba będzie trzeba tak zrobić. A teraz, proszę Państwa, jak mi pozwolicie, to kilka zdań zasadniczych będę mówił o waszej i o naszej wolności. Są ludzie, którzy w sposób permanentny, podstępny, ale taki bardzo konsekwentny, marzą o tym, żeby zabrano tobie, mnie wolność, żebyśmy przestali mówić o niektórych rzeczach, żebyśmy się przyzwyczaili do tego, że zabierają nam wolność, żebyśmy się przyzwyczaili, że biją pałkami kobiety na protestach, żebyśmy się przyzwyczaili, że zabraniają kobietom praw do ich ciał, żebyśmy się przyzwyczaili do tego, że prokuratorzy są zastraszani, że sędziowie są zastraszani, żebyśmy się przyzwyczaili do tego, że oficerowie BOR-u zaczną kłamać, że nie jechali w żadnej kolumnie, że w ogóle wszyscy spali, łącznie z kierowcami w tej kolumnie. Żebyśmy się przyzwyczaili, proszę Państwa, do tego, że wiceminister, który powinien siedzieć, jest wiceministrem, ale mówimy Wam, nie przyzwyczajmy się do tego, nie będziemy spokojnie spać. Przyjdzie taki czas, że wszystkich tych, którzy każą urzędnikom kłamać, zachowywać się niegodnie, żeby wszystkim urzędnikom mówić, możecie zrobić każde świństwo. Nic wam się nie stanie, bo my rządzimy. Mówimy wam, kiedyś przestaniecie rządzić. Możecie w tej chwili pluć na dziennikarzy, chociaż tam się to nie podoba. Nie wpuszczać dziennikarzy nad granicę białoruską. Możecie wreszcie próbować zamknąć TVN. Ale nie pozwolimy wam na to, bo mamy wolność w sercu. On ma wolność w sercu. Wszyscy ludzie w miastach, które w tej chwili protestują, mają wolność w sercu i nie zabierzecie jej nam. Nigdy! Wolne media!